Hejka kochani, doczekaliśmy się idealnej wręcz pomadki, szminki, która ma nawilżać, pielęgnować nasze usta, chronić przed słońcem, mieć piękne kolory, ma się w ogóle nie ścierać przy jedzeniu, piciu, całowaniu, ma być wodoodporna, no po prostu cud, miód i orzeszki. Mowa tu o szmince Lip Sense, która jest po prostu na amerykańskim YouTubie i w ogóle wśród gwiazd najbardziej rozchwytywaną szminką i najbardziej lubianą przez wszystkich znanych wizażystów. Ja swoje szminki dostałam od Gabrieli, która jest moją widzką i która była tak kochana, że przysłała mi właśnie te produkty. Produktów mi przysłała aż 3, bo już Wam mówię dlaczego. Pierwsza to jest właśnie szminka z kolorem. Drugi to jest błyszczyk, który ma nam przy okazji właśnie nawilżać i pielęgnować nasze usta. I te dwie rzeczy musicie mieć na bank, bo bez tych dwóch rzeczy no nie będzie Wam tak działać ta szminka, jak powinna. Kolejną rzecz, którą mi Gabriela wysłała, to jest właśnie taki jakby zmywacz do tej właśnie szminki, czyli tam jak gdzieś sobie na przykład wyjdę czy coś, to można sobie spokojnie tym zmyć. A jeżeli już właśnie chcę sobie zrobić demakijaż, to tym mogę sobie też spokojnie te usta zmywać. Ale ponoć z tego, co widziałam u Karoliny Ziętek, którą serdecznie pozdrawiam, która też już testowała tą szminkę i ona tam testowała przepiękny, taki krwisty odcień czerwieni, właśnie mówiła, że spokojnie zmywa jej się to płynem micelarnym, więc ja Was do Karoliny też odsyłam, bo musicie koniecznie zobaczyć tą piękną czerwień i jak u Karoliny się sprawdziła ta pomadka. A ja Wam pokażę, bo ja mam troszeczkę inny odcień, ja mam tą odcień Napa i naprawdę sądzę, że na co dzień będzie dla mnie idealny. Zobaczcie, to jest prawie jak odcień moich ust. No dobrze, kochani, to przejdźmy do testu. Na początek przeczytam Wam takie najważniejsze informacje o samej szmince. Szminka do zadań specjalnych nigdy Cię nie zawiedzie. Teraz się to okaże, bo powiem Wam, że szykuję dla Was ekstremalny test. Będziemy jeść, pić, kąpać się w basenie i dużo się całować. No co, jak test, to test, nie? Poznaj rewolucyjne szminki w płynie Lip Sense, w którym zakochały się gwiazdy Hollywood, m.in. Christina Aguilera, Jennifer Aniston, Cameron Diaz, proszę bardzo, i słynna makijażystka gwiazd Candy Johnson, moja ulubiona Candy Johnson, słuchajcie. Opatentowana technologia sprawia, że szminka pozostaje na ustach od 4 do 18 godzin, jest wodoodporna, nawilża usta dzięki zawartości masła shea, nie ściera się, nie rozmazuje nawet przy całowaniu, jedzeniu i piciu. To sprawdzimy wszystko. Daje efekt mokrych lub matowych ust, chroni przed promieniowaniem UV i UVB, to jest na duży plus. Kolor można mieszać ze sobą i tworzyć nowe odcienie, to też super. Jej właściwości sprawiają, że szminka Lip Sense to ślubny must have. Nie ściera się i nie pozostawia śladów przy całowaniu nawet setki gości. Dzięki temu, że ma duże stężenie pigmentu, usta świetnie wyglądają na zdjęciach. Widzicie? Szminka jest stworzona dla kobiet, które przez cały dzień chcą wyglądać nienagannie, nie ściera się i nie pozostawia nieestetycznych śladów, na przykład na białych filiżankach. Idealnie sprawdzi się na konferencjach, spotkaniach, naradach, w każdym biurze i na wakacjach. Sposób nakładania szminki Lip Sense. Ok. Przed użyciem energicznie nią wstrząśnij. O, tutaj jest fajnie, bo to jest taka kuleczka do mieszania preparatu. No dobrze, to zaczynamy malowanko. W pierwszym momencie to takie cytrusy, albo taki zapach wina, albo kiedyś był chyba taki peeling z bielendy właśnie z czerwonym winem i podobnie pachniał. Mhm. No dobrze, to co teraz? Stosuj na czyste i suche usta. Są. Maluj zawsze 3 warstwy. Pierwsza warstwa oddziela kolor od pH ust, druga nadaje kolor, trzecia chroni przed jedzeniem, piciem i ścieraniem. Malując usta, wykonaj płynny ruch od kącika do kącika ust. Ale już kolor jest ładny, co? Starannie umaluj kontur oraz wewnętrzną stronę ust, dotykając śluzówki, czyli tutaj. Między warstwami nie stykaj ust ze sobą, odczekając 10-15 sekund do wyschnięcia każdej warstwy. Uuu,
dużo roboty z tym, no ale jak warto, to warto. Na koniec użyj błyszczyka Gloss, który nawilża usta i nadaje błyszczące lub matowe wykończenie. Błyszczyk. Już teraz mogę sobie tak zrobić i mogę mówić do Was w końcu, ale mi się kolor podoba. Gabriela miała rację, że ten kolor będzie idealny dla mnie. No zobaczcie, no po prostu jest idealny, tak jak mój kolor ust. I teraz Wam jeszcze tutaj przeczytam jedną rzecz, która też jest bardzo ważna. Uczucie pieczenia, bo może być takie, możecie mieć takie uczucie. W kilku pierwszych dniach użyciu Lip Sense można zaobserwować uczucie pieczenia. Jest to spowodowane tym, że Twoje usta są suche i niewystarczająco nawilżone. Uczucie zniknie po nałożeniu błyszczyku Lip Sense. Przesuszona skóra ust jest wynikiem działania wosku oraz parafiny zawartym w większości preparatów do pielęgnacji ust. Aby temu zapobiec, stosuj regularnie Lip Sense, a Twoje usta będą piękne, gładkie i nawilżone, a uczucie pieczenia zniknie na zawsze. Widzicie? Czyli przy okazji tego, że szminka ma być, ma się super trzymać, to jeszcze ma nam ładnie pielęgnować nasze usta, więc chyba po prostu kupię sobie zaraz mnóstwo kolorów tej szminki, jak się tylko sprawdzi po tym teście. Sprawdźmy, czy mogę to w ogóle dotykać. Dotykać mogę. I są takie, wiecie co, przyjemne te usta, naprawdę. Zobaczcie. Teraz robimy test palca. Nic nie ma. No dobrze, to teraz test białej kartki. Mam białą kartkę, żeby nie było. I teraz będę się z tą kartką całować. Ale to jest nie koniec mojego całowania w dzisiejszym filmiku, bo jeszcze Marka do tego wykorzystam. No dobra, to całujemy się z kartką. Zobaczcie, nic, tylko mi się nos odbił. Nic. Tylko widzicie taki ślad po tym jasnym błyszczyku. Ale kolor nie schodzi. Karolina jeszcze tak fajnie na białym golfie to testowała. Ja przetestuję na swoim jeansie. Zobaczcie, nic. Kompletnie nic. Nic nie ma. Szok. No dobra, podwędziłam biały kubek od Marka i zrobiłam sobie w nim kawę, bo mój się zbił kiedyś. Widać, że Marka, nie? Literka M. I będziemy sobie teraz pić. Bo ponoć na białych kubkach ma nie zostawiać nam, nie ma nic gorszego, jak idziecie sobie na kawę i w jakiejś ładnej restauracji, w kafejce, pijecie sobie kawę z białej filiżanki, no przynajmniej ja tak lubię najbardziej, i po prostu odbijają Wam się te usta, no to jest masakra, jeszcze zwłaszcza jak się z kimś umawiacie, no to próbujemy. Nic, zobaczcie. Nic! No nic, zobaczcie no. No dobrze, jedę teraz coś ugotować. Najlepiej coś takiego bardzo brudzącego, może jakieś spaghetti, żeby ten sos się obkleił z makaronem i z mięsem. Dobra, zobaczymy, jak się sprawdzi szminka przy jedzeniu. Dobra, mam tu spaghetti. I jem. Pulpecik. Nic! Cudowna jest ta szminka. Słuchajcie, już jest prawie koniec dnia. Znaczy no, jeszcze nie, piąta jest, nie? No koniec dnia prawie, no co. Ale zobaczcie, moje usta cały czas dobrze wyglądają. Dobrze wyglądają, nie? Moje jak dobrze. No i teraz test na Marku. Buzi. Nie ma. Daj policzę. Jest? Nie ma, ale fajne. Dobra, a teraz idziemy przejść ostatni test tej szminki. Jeżeli basenowej przejdzie, to będzie... To warto? To warto, no. No dobrze, kochani, kończymy test szminki i sprawdzimy, jak ona się zachowuje w basenie. Zaraz się zanurzę i się okaże. Zanurzę się w okularach, bo boję się, że mi się rozmarzą oczy. Idę wyglądać strasznie. Marek tu siedzi koło mnie i po prostu ma śmiechawe ze mnie, bo myśli, że ja się nie zanurzę cało. Ale jestem w jacuzzi, więc mam ciepłą wodę przynajmniej. Dobra. Z noskiem, nie? Nie, no przestań, no jak z noskiem, no co ty?
No dobra, 3, 4. Jak czy coś się nagrało? Fajną masz fryzurę. Nie chcę otwierać oczu, boję się. Ja jeszcze wrócę do domu i nagram wam krótkie podsumowanie. Kochani, właśnie wróciłam z basenu, jeszcze mam mokre włosy i powiem wam, że się oczywiście rozmazałam, jak widzicie. Jestem nie do końca tak, wiecie, porządnie zmyta, bo nie chciałam zmywać makijażu, bo chciałam wam to pokazać, jak to się zmywa w ogóle tą szminkę. I jak widzicie, szminka cały czas się trzyma. My byliśmy, no, dobre 2 godziny na tym basenie, nie tylko tyle, co tam się teraz wam zanurzyłam, ale cały czas żeśmy się tam z Wiktorią bawili, z Markiem, całowaliśmy się i takie tam inne rzeczy, więc jak widać, cały czas szminka się trzyma. Dobra, a teraz wam szybciutko pokażę, jak to zmywać i szybkie podsumowanie. No dobrze, mam ten właśnie zmywacz. No niby zmywa, ale o co to chodzi? Aha, czyli to będzie cały czas brudne? Nie za bardzo wiem, jak to robić, powiem wam szczerze. Zaraz, słuchajcie, nałożę to i resztę zmyję wacikiem. A to sobie umyję, bo jakoś tak, nie wiem, nie chcę, żeby mi się to cały czas brudziło. Ja mam sobie ten mój ręcznik do zmywania. No i schodzi. Podsumowując, tak króciutko, ja jestem produktem zachwycona i powiem wam, że jedyną rzeczą, na którą mogę sobie jakby tak ponarzekać, to jest to, że w ciągu dnia, kiedy to właśnie jecie, pijecie, całujecie się i inne rzeczy robicie, to rzeczywiście troszeczkę tak jakby ten nawilżający błyszczyk, on właśnie wysycha, no i się tak jakby on się najbardziej zjada. Sama pomadka i kolor się nie zjadają, ale to się zjada. Ale sądzę, że chyba można sobie po prostu dokładać w ciągu dnia tego trochę, ale jeżeli zależy wam na kolorze, żeby wam się utrzymywał, to jednak to cały czas jest. Ale tak, to rewelacja, no sami widzieliście, starałam się jak najbardziej wam to udowodnić, że to rzeczywiście, że jest to szminka wszechczasów i jest naprawdę rewelacyjna. Mam nadzieję, że mi się udało. I teraz tak, jak z dostępnością? Jeżeli mieszkacie tutaj w Stanach, nie możecie pisać do Gabrieli, ja wam zostawię wszystkie namiary do Gabrieli. Ona też wam może odpowiedzieć na wszystkie właśnie nurtujące was pytania. A jeżeli mieszkacie w Polsce i chcecie kupić w Polsce, to podam wam stronkę, gdzie możecie sobie zakupić właśnie tą pomadkę. No, powiem wam, że ja się chyba skuszę na inne kolory, chociaż ten mi się naprawdę tak na co dzień bardzo podoba, bo jest taki zbliżony właśnie do koloru moich ust. No dobrze, dajcie koniecznie znać, czy wam się podobało, jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo jak widzieliście, musiałam trochę potestować tą szmineczkę, troszkę mi to czasu zajęło, no ale warto. Do usłyszenia, buziaki, pa!